Dzień dobry, nazywam się Dariusz Dobroczewski, mieszkam w Tajlandii od 32 lat, mówią dla mnie tutaj Peter, a jestem teraz na plaży Haonang w Krabi, na południu Tajlandii. Otóż twierdzę, że zarówno południowa Tajlandia, jak i Kambodża oraz Wietnam są to rejony, które nie sprzyjają koronawirusowi i od ponad 3 tygodni nie stwierdzono tutaj żadnych przypadków zachorowań na koronawirus. Otóż dokładnie 27 stycznia w Kambodży za to jedyny przypadek zachorowania na koronawirus i osoba została wyleczona, wróciła do domu. Podobnie w Wietnamie. Ostatnie przypadki zanotowano 13 lutego, a więc ponad 3 tygodnie temu. W sumie było w Wietnamie 16 przypadków zachorowań i wszystkie osoby zostały wyleczone, wróciły do domu. Podobnie na południu Tajlandii od ponad miesiąca nie zanotowano przypadku zachorowania na koronawirus. Oczywiście zdarzają się te przypadki pojedyncze w Bangkoku. Bangkok jest wielkim miastem, ponad 10 milionów mieszkańców, 2 lotniska, a więc duży ruch pasażerski. Natomiast już na południu Tajlandii, gdzie jest ciepło, tutaj dzisiaj jest w tej chwili 32 stopnie na plusie, a woda ma temperaturę 26-28 stopni. Tego wirusa po prostu nie ma, nie stwierdza się, nie czuje się w ogóle zagrożenia. Turyści na plażach nie noszą maseczek. Naprawdę te tereny, jak wspomniałem, to są fakty. Ja tutaj nic nie koloryzuję, po prostu mówię o tym, że od ponad 3 tygodni nic się tu nie dzieje, nie czuje się absolutnie zagrożenia. A więc zarówno Wietnam, jak i Kambodża, jak i południowa Tajlandia to są ciepłe rejony i bezpieczne. Zapraszam.